24 marca w przystani sportu Wonyk przy ulicy Fabrycznej odbędzie się konferencja pod hasłem Gorzów jest kobietą. Udział w nim wezmą ambasadorki kampanii Gorzów stąd jestem. Gośćmi specjalnymi będą pochodząca z Gorzowa modelka Paula Tumala i projektantka mody Ewa Minge. Spotkamy się, żeby porozmawiać o sprawach niezwykle ważnych dla pań, bo o sprawach zdrowotnych, o sprawach profilaktyki, a wiadomo, że bez zdrowia wielu rzeczy nie można robić, bo choroba zawsze dezaktywizuje. W związku z tym myślimy, że właśnie to zdrowie i profilaktyka to dla kobiet jest zdecydowanie najważniejsza kwestia w życiu. Oczywiście nie zabraknie typowo kobiecych tematów, czyli uroda, moda, literatura, sztuka, bo nasze ambasadorki właśnie te dziedziny reprezentują. Organizujemy wiele inicjatyw związanych z kobietami, z aktywizacją kobiet, z tym, żeby one zechciały integrować się z innymi kobietami, posłuchać historii, zainspirować się, też pokazać się z tej strony, co one robią, czym się pasjonują, czym się zajmują na co dzień. I właśnie zaproszenie pani Ewy Minge też jest takim zaczątkiem takich spotkań z osobistościami, takimi kobietami, które są znane z mediów ogólnopolskich czy światowych, ale też żeby pokazały się z innej strony, ponieważ pani Ewa Minge od wielu lat działa w temacie profilaktyki nowotworowej, więc tutaj też będzie o tym mówiła szeroko i na pewno będzie to też okazja, żeby ją poznać bliżej. Bardzo serdecznie zachęcam również do udziału w naszej wspólnej inicjatywie z okazji Dnia Kobiet. Będzie można poznać się, porozmawiać się z wszystkimi ambasadorkami, które w ilości 16 będą na naszym wydarzeniu. Są to osoby, które promują miasto na zewnątrz, ale też miasto bardzo mocno stara się promować ich, więc jest to taka obopólna współpraca i promocja. I są to niezwykle mądre, ciekawe dziewczyny, które robią takie rzeczy, o których my czasami może marzymy, a nie jesteśmy do końca przekonane i nie mamy do końca takiej wiary w siebie, żeby to zrobić, więc tak naprawdę bardzo zachęcamy, abyśmy wszystkie kobiety przyszły, zapoznały się z nimi i może zaczerpnęły trochę inspiracji, energii i może odkopały swoje marzenia i zrealizowały. Współorganizatorami przedsięwzięcia jest Miasto Gorzów i Stowarzyszenie Kobieta Biznes i Rozwój. Początek spotkania zaplanowano na niedzielę 24 marca na godzinę 11.